Adam Roguski, prosto z parkietu. Dzień dobry. Zapraszam na kolejną rozmowę towarzyszącą grze giełdowej Parkiet Challenge. Tym razem zgłębimy się w meandry IR-u, relacji inwestorskich. Co to jest? Po co to jest? Zapraszam na rozmowę z panem Januszem Krystosiakiem, dyrektorem Departamentu Relacji Inwestorskich w KGHM. Jest z nami pan Janusz Krystosiak, szef działu relacji inwestorskich w KGHM. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Rolą każdej szanującej się spółki giełdowej jest to, żeby kreować wartość dla akcjonariuszy. Żeby to robić, to trzeba przede wszystkim mieć oczywiście dobry biznes, który gwarantuje wzrost, no i zyski. Ale są też różne działania poboczne, które mają na celu wspomóc budowanie tej wartości. I chciałem się dowiedzieć, czy relacje inwestorskie, czy IR, tak właśnie postrzegacie, jaka jest rola IR-ów w strategii KGHM? Tak, dziękuję bardzo za to pytanie. Oczywiście relacje inwestorskie w KGHM Polska Miedź S.A. zajmują istotne miejsce w jej strategii z jej kluczowymi celami strategicznymi, założeniami i zadaniami. Główne cele strategiczne, kierunki strategiczne działania relacji inwestorskich KGHM myślę, że wpisują się doskonale. Tak, mamy kierunki strategiczne, które kładą nacisk czy wyznaczają cele związane z poprawą efektywności czy elastycznością. To podkreślamy w naszej strategii z długoterminowym podejściem do naszych operacji, do decyzji zarządczych. Relacje inwestorskie, ich zadaniem jest opowiedzieć o tym, w jaki sposób jest realizowana strategia, przede wszystkim jaka jest strategia KGHM obowiązująca aktualnie, jak jest realizowana. Oprócz strategii, oczywiście, relacje inwestorskie opowiadają o bieżących operacjach, o tym, w jaki sposób budujemy wszyscy wartość spółki. Kluczowym zadaniem Departamentu Relacji Inwestorskich jest oczywiście zapewnienie stałej, nieprzerwanej, przejrzystej komunikacji z rynkiem finansowym, z rynkiem kapitałowym, z analitykami oraz inwestorami instytucjonalnymi i indywidualnymi. Przy wypełnianiu obowiązków informacyjnych wynikających z regulacji prawnych. I ta przejrzysta komunikacja, ta transparentność z rynkiem kapitałowym ma za zadanie w jak najbardziej przejrzysty, transparentny sposób opowiedzieć właśnie o wspomnianej strategii emitenta w tym przypadku i to, w jaki sposób ta strategia przyczynia się, buduje wartość spółki. Naszym celem jest osiągnięcie w tym kontekście optymalnej wartości giełdowej. Bardzo ważne jest osiągnięcie, utrzymanie pozytywnego wizerunku w środowisku inwestorskim. To jest cel związany z budową, utrzymaniem zaufania inwestorów do zarządu, do spółki. To jest osiągnięcie wysokiej satysfakcji akcjonariuszy. Wszystkie te elementy oczywiście budują wartość i materialną, i taką, powiedzielibyśmy, wynikającą z tych wszystkich elementów związanych zarówno z transparentnością czy z zaufaniem. To wszystko jest nasza wspólna wartość, którą budujemy dla naszych właścicieli. Chcemy, aby profesjonalnie prowadzona komunikacja dawała możliwość opowiedzenia o naszej firmie właśnie w strategiczny, całościowy sposób. Chcemy pokazać wizję, plany i możliwości. No i wspomniana
reputacja również wpisuje się w założenia naszej działalności. Reputacja firmy giełdowej, jak to jest w naszym przypadku, jesteśmy na giełdzie, może to być również spółka szukająca inwestorów oczywiście, czy kapitału, więc do takich zadań jest predysponowany dobry, profesjonalny zespół relacji inwestorskich. Tutaj bardzo ważna jest też budowa płaszczyzny porozumienia między inwestorami a spółką. W konsekwencji to, co można w takim procesie budowania porozumienia, dialogu, zaufania zdobyć dla spółki, to jest kapitał po jak najniższych kosztach. To w poszczególnych etapach działalności emitenta jest bardzo ważne, a szczególnie jeśli pomyślimy i rozmawiamy o spółce takiej jak KGHM, bardzo ważne jest utrzymywanie możliwości finansowania w długim terminie po najniższych kosztach i znowu wspomniana wynikająca z naszej strategii elastyczność finansowania, gdyż nasz biznes mierzony jest długimi interwałami czasowymi, więc ta elastyczność i długoterminowe myślenie jest bardzo ważne i tutaj IR odgrywa dużą, istotną rolę, aby w taki sposób prowadzić dialog z rynkiem, w tym przypadku nie tylko kapitałowym, ale finansowym, żeby to zaufanie również procentowało, powiedzielibyśmy, w tym pozytywnym dialogu i możliwościach otwierania i utrzymywania możliwości zdobywania kapitału na jak najlepszych warunkach. My tutaj w parkiecie regularnie badamy ocenę, jaką inwestorzy wystawiają spółkom właśnie pod względem IR-u i w przypadku KGHM wyraźnie wyższe oceny firma uzyskuje od inwestorów indywidualnych niż instytucjonalnych. Chciałem się dowiedzieć, bo Pan mówił właśnie o tych kontaktach, o budowaniu wizerunku spółki, jak te codzienne kontakty wyglądają, jeśli chodzi o te dwie grupy inwestorów. Oczywiście, no bardzo się cieszymy z tego wyróżnienia i za to dziękujemy i nieustannie zobowiązujemy się do coraz lepszej pracy i do utrzymywania właśnie w tym przypadku wspomnianego zaufania ze strony akurat tej grupy inwestorów, czyli indywidualnych. Ale powiem tak, że w KGHM jesteśmy zawsze otwarci na potrzeby i pytania ze strony każdego inwestora oraz wszystkich uczestników rynku. Pracujemy w taki sposób, aby zapewnić, już właśnie też wspominałem, równy dostęp do informacji wszystkim uczestnikom rynków kapitałowych, zarówno tego rynku krajowego, jak i rynków międzynarodowych. Dokładamy wszelkich starań, aby zagwarantować komunikację na poziomie stabilnym, wspomniana transparentność, ale oczywiście należy pewnie zwrócić uwagę na troszeczkę inne może potrzeby inwestorów, tych dwóch grup inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych i tu staramy się naszą pracą, potrzebom, tym różnym potrzebom sprostać, zachowując cały czas, ja to powtarzam, ten równy dostęp, otwarty dialog, transparentność. Dla obydwu grup inwestorów na pewno dedykowane są troszkę inne kanały komunikacji, inne narzędzia komunikacji, są inne potrzeby, inne możliwości analityczne inwestorów instytucjonalnych czy indywidualnych. Inwestorzy instytucjonalni, powiedzmy, mają większe możliwości dotarcia do elementów, które pozwalają na zbudowanie w szybszym czasie modelu, ich modelu analitycznego, inwestycyjnego,
mają więcej narzędzi. Oczywiście nie mówię tutaj o parametrach czy narzędziach, które my jako relacje inwestorskie oferujemy inwestorom, bo dla obu grup są takie same. Natomiast potrzeby, możliwości dotarcia do rozwiązań poprzez te dwie grupy inwestorów są różne i my staramy się wspierać i wypełniać potencjalne luki, potrzeby informacyjne każdego naszego interesariusza. Skoro jesteśmy w kontekście gry giełdowej Parkett Challenge inwestowania, a także budowania zaufania i bezpieczeństwa inwestorów, to chciałem zapytać o radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, a taką myślę jest ostatnia kampania, która się przetacza przez internet, podszywająca się pod KGHM. Tutaj takie podmioty się pojawiają, które próbują łowić klientów na program inwestycyjny w miedź, w srebro, w złoto, czyli w te produkty KGHM-u. To wizualnie jest bardzo sugestywne. Pewnie część inwestorów, część osób może się na to złapać. Jak tutaj postrzegacie rolę IR-u, żeby z takimi zjawiskami radzić? Tak, oczywiście sytuacja bardzo, bardzo przykra, stresująca. To, co ostatnio wydarza się w tym aspekcie dezinformacji, podszywania się pod KGHM, kopiowania stron, próby łowienia naszych interesariuszy, mówiąc wprost, próby oszustwa bądź jakiegoś pozyskiwania danych, to niestety dotyka i nas, i naszych inwestorów. My reagujemy, jesteśmy w kontakcie bliskim ze zgłaszającymi takie sytuacje. Reagujemy na bieżąco, odpowiadamy, ale to nie tylko oczywiście, bo nasze służby intensywnie zajmują się blokowaniem tych źródeł. Może źródeł to jest za dużo powiedziane, bo wiemy, że ta operacja jest dosyć skomplikowana, natomiast reagujemy na bieżąco poprzez blokowanie pojawiających się nowych adresów, tak, i jak najbardziej przede wszystkim sytuacja ta została zgłoszona odpowiednim służbom państwowym. Tutaj liczymy na duże wsparcie. Sytuacji wie Komisja Nadzoru Finansowego, która też w ostatnim czasie wydała projekt stanowiska w sprawie korzystania z mediów społecznościowych, więc jesteśmy tutaj w dialogu również z regulatorem i, tak jak wspomniałem, służby wewnętrzne na bieżąco starają się tą sytuację eliminować i współpracujemy ze służbami państwowymi. Codzienna praca w takich sytuacjach to powiedzielibyśmy, nie powinna się zasadniczo różnić od codziennego prowadzenia relacji inwestorskich w spółce. Niemniej w takim momencie, też już wspomniałem, komunikacja spółki z inwestorami nabiera jeszcze większego znaczenia, intensywności. W takich właśnie bardziej wymagających warunkach zwiększamy intensywność naszych kontaktów ze środowiskiem inwestorskim. Zwiększamy zakres przekazywanych przez nas danych i informacji. Jest on jeszcze bardziej kompleksowy, dlatego że staramy się uniknąć jakiejś, czy zapobiec, czy zneutralizować dezinformację, która pojawia się na rynku. Często są to szybkie reakcje, szybkie kontakty. Inwestorzy oczekują wtedy merytorycznych, krótkich argumentów uzasadniających zaistniałe okoliczności, a my wtedy musimy bardziej precyzyjnie, uważniej, jeszcze uważniej niż zazwyczaj dostarczać wyjaśnień i zagadnień będących przedmiotem zainteresowania. Podkreślamy
i prowadzimy kampanię informacyjną, że KGHM nie prowadzi w tej chwili żadnych programów inwestycyjnych na takim poziomie detalicznym, indywidualnym, więc to są pierwsze ostrzeżenia, pierwsze nasze próby zwrócenia uwagi na specyfikę naszej działalności, zarówno operacyjnej, jak i inwestycyjnej. Jest to przypominanie, w jaki sposób funkcjonuje KGHM, a dalej to jest wyjaśnianie pozostałych aspektów i zdarzeń, które towarzyszą naszym operacjom, a które zupełnie kolidują z tą dezinformacją, która w ostatnim czasie pojawia się na rynku. Bardzo dziękuję za rozmowę. O roli IR-u opowiadał pan Janusz Krystosiak, dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich w KGHM. Dziękuję bardzo, dziękuję państwu, dziękuję panie redaktorze. Do widzenia.